Siemanko, robimy niespodziewany unboxing, bo Mart kupił widerniak. Mart jest w ogóle z nami i Solo jest z nami. Siema, unboxing ciekawości. Będziemy otwierali, co to tu takiego jest? No jak widać jest to komiksowe. Z tyłu pudełeczko odbija nam się światło troszeczkę. No ale jest tego trochę, widać Bane'a, widać Spidermana, Octopusa, Kapitana Amerykę i jeszcze całą bandę tych wszystkich kolegów znanych ostatnio bardzo z kina. Rozetniemy to sobie z dołu, starając się nie zniszczyć Martowi pudełeczka. A powiedz mi, ile taka przyjemność? Jak dla mnie 3,5. 3,5 stówy. Ile to jest litrów benzyny? To jest sporo. Całkiem sporo. Ile litrów wódki? Myślę, że do Niemiec byś dojechał to sobie. W Niemcach byś zarobił na benzynę na drugie powrót. Papier mamy za sobą. I lecimy odbiór. Co też tu w tym ogromniastym, bo naprawdę sporym pudełku jest. Pierdu. Dobra. Lecimy odbiór. Instrukcja. Learn to play. Nie wygląda zresztą na zbytnio obszerną, także tych zasad chyba nie jest aż tak strasznie dużo. Nie wiem, czy nie ma refleksów światła na papierze, bo papier kredowy. Ładnie wydane. Oprawa miękka, niestety. Ilustracje spoko. Tu chyba wyjaśnienia poszczególnych statystyk. Co robi. No, modele na zdjęciach pokazowych są naprawdę bardzo ładnie pomalowane. Model Bane'a już mi się podoba. Ja w ogóle bardzo lubię Bane'a. Tego komiksowego, bo ten filmowy tak nie bardzo mi podszedł. Tu jest jak zacząć pierwszą rozgrywkę. Opis rund. Nie wiem, co to jest za gość, powiedz mi, oświeć mnie. Red Skull. Ja nawet nie wiem, bo aż tak w tym, to aż tak w tym nie przeciwnik. Siedzę. Co ty mówisz, nie wiesz, co to jest Red Skull? Nie wiem, co to jest Red Skull. To jest odpowiednik Kapitana Ameryki, tak? Który jest nazistą. Czyli wybrał jedyny słuszny system polityczny. Tak. I krzyczy Heil. Hydra. To nawet nie wiedziałem. I został zamrożony w czasie, ponieważ przeniósł się gdzieś tam, został wchłonięty przez te kryształy czegoś tam. Jakieś kryptonity, takie cuda? Tyle z Fluffu. Niesamowita historia. To jest Wonder Woman, tak? Dobrze myślę. Czyli Marvel Woman. Captain Marvel. Tak jak mówię, że nie jestem na bieżąco. To jest równouprawnienie. Kobiety też w wojsku mogą zostać z kapitanami. No to dobrze. Tu jest Hulk na górze, na zdjęciu. Line of sight, special conditions. Wow. Śmietniki i Spider-Man. A z czego są figurki? Plastik? Zaraz zobaczymy, przejdziemy do modeli za moment. O, jest Kapitan Ameryka, to jest mój ulubiony model. Lubisz Kapitana Ameryka? Ja jestem zachwycony, no. To jest mój najlepszy, najukochańszy model, znaczy bohater. Po nim jest Batman. Batman jest spoko. Batman jest spoko, ale nie ma zajebistej tarczy. Nie no, Kapitan Ameryka jest przejebany, to jest symbol, to jest, wiesz... Pamiętajcie o konkursie, musimy zaraz wymyślić jakiś konkurs. Nagroda już jest, jest to przejażdżka z Robertem w Lagunie po dębie. A tak, zawsze można się załapać na przejażdżkę z Robertem w Lagunie, ale o tym na kanale już nie mamy. To musimy. Tu jest, jak się składa modele. Jest Bane, jest Kapitan Ameryka. A... O kurde, to nie jest Bane. To nie jest Bane! No właśnie, to nie jest Bane. To jest jakiś Marvel, jakiś kolos Crossbones. Ja myślałem, że ja byłem przekonany. Najważniejsze, że masz odpowiednie osoby do tego filmiku. Właśnie znamy. Jesteśmy za mało nerdowscy chyba, nie? Ja Baron, nie wiem, Baron to... Zemo, nie wiem, czy to jest Baron Zemo. To jest również nazista. Również nazista? Tak. Okay. Przydupas Red Skull. Okej. Okay. Prawa ręka. Może przesadzam, ale o, drzwi i meble. A nawet są takie fajne, kuchenie. Takie fajne tereny. Dla waszych dziewczyn mogą sobie poczuć się, jakby wybrałem sobie nową kuchnię. Ale wypas. Dobra, jedziemy dalej. Mamy karty postaci, bardzo fajnie zrobione w ogóle. Wygląda to... Pokaż kapitana. Zaraz ci pokażę kapitana. Kapitan Ameryka. Poczekaj, tylko wyjmę woreczkę. Baron Zemo. Uuu. Jest to dwustronne i... Upgrade'ują się może. Działa to jakoś inaczej. Inspiracja.
Jakoś inaczej to działa, na bo to jest... odwrót, jak jest ranny. Aha. O! A, dobra. Czarna wdowa. Czarna wdowa też jest dwustronna, zresztą wszyscy są dwustronni, okej. Okay. Kapitan Ameryka, amerykański kapitan zniszczenia. Z tarczą i na tarczy. Captain Marvel. Crossbones, czyli Pseudo Bane. Doktor Octopus. Iron Man, Tony Stark. Red Skull. Johann Schmidt. Tak przynajmniej pisze. Spider-Man, Peter Parker. Ultron, nie wiem co to za koleś, nie mam zielonego pojęcia. Baron Zemo, Helmut Zemo. On nie żartuje. No nie żartuje. Marcel, obejrzyj sobie karty. Co ty gadasz? Włóż potem. A gdzie jest Kapitan Ameryka? Z powrotem do woreczka. Czy nie było? Był Kapitan Ameryka. Jest Kapitan Ameryka. Jest Kapitan Ameryka. A, dobra, żetony. Nie będziemy otwierać żetonów, bo się wysypią Martowi na zewnątrz, a Mart sobie to sam załatwi. Mega sztos. Okej. Okay. Tu są jakieś moce, jakieś cyferki, chyba oznaczenia rund. Tu możesz się pochwalić z telefonem. Prawdopodobnie. Jaki masz smartfon? Nie mam zielonego pojęcia, bo nie jestem w temacie, jeśli chodzi o zasady. Ale to może innym razem. Może będzie nam dane. Dobra, patrzymy w wypraski. To jest chyba... To są chyba tereny. Okay, jeśli interesują was kobiety w kusych strojach, są tu! Są kobiety w kusych strojach? Tak jest. Dobra, to są... Sygnalizacja świetlna. Lampa uliczna, bardzo fajnie, że takie coś jest dodane. Pewnie to jakoś wykorzystuje mechanika, może da się to urwać i nie wiem, traktować jak maczugę czy coś, bo takie rzeczy się dzieją w tych wszystkich grach superbohaterami. Takie rzeczy są dwie, czyli dwa razy sygnalizator, dwa razy lampa. To jest chyba budynek, tak. Daily Bugle, czyli kiosk z gazetami jakiś. Bardzo fajnie, mega superowo, spoko. Nie? Bardzo spoko. Masz, a jakbyś mógł to później, później włożyć do woreczka. Martowi, żeby się nic z tym nie stało. Kosteczki. Kosteczki są jakieś inne. To jest nawet fajna jakość jest tego. A, to są ósemki, jak się nie mylę. Dobra, tak, to są te. Dobra, jakość. Jest ich dużo. A 4, tak, 6. W większości systemów mają obrazkowe. No. Czyli coś jakoś nazywa po... Są czaszki, logo Hearthstone'a. To. I tarcza z uderzeniem i takie coś, to jest chyba samo uderzenie i critical. Dobra, obstawiam, że to jest właśnie coś takiego. Dobra, kości jest 10. Nie wiem ile ich się rzuca na taki statystyczny test tutaj w zdolności, nie mam zielonego pojęcia, ale mam nadzieję, że 10 to jest wystarczająco dużo. Maksymalnie. Okej, lecimy dalej. Co tu mamy? Podstaweczki. O, podstaweczki są ładne. Nie są to jakieś takie zwykłe bury, co się... które masz sobie wymodelować, tylko one są już ładnie wykonane. Szczegółowe bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo spoko. Marvel Games. Marku, gdybyś był tak uprzejmy i wkładał tu do woreczka tak z powrotem. Będę białym murzynem. White. Okej, co tu mamy? Tu jest chyba Pseudo Bane. Tak, wytraska z Pseudo Bane. Cross Boner, czy jakoś tak. Mhm. Okej. Okay. Wróć szybko. Tu jest gość z mieszem, czyli następny kolega nazistów. Zino. Trzeba przyznać, że modele są naprawdę bardzo szczegółowe. Nie wiem, czy to widać dobrze na kamerze. Ale muszę przyznać, że odlewy są naprawdę bardzo spoko. Jak się to fajnie pomaluje i ładnie wycieniuje, to musi wyglądać naprawdę spoko. To jest chyba Captain Marvel. Okej. Okay. Lecimy dalej. Co mamy dalej? To są drzwi. To jest podłoga. To jest samochód. W częściach. A nawet chyba samochody będą dwa w tym wypadku, bo to są same podwozia, mi się wydaje. I koła. A gdzieś będą nadwozia. To są chyba części jeszcze tego kiosku. To jest po prostu razem zapakowane. Czyli mamy dwa samochody i mamy kiosk. I latarnie, i sygnalizatory. Dużo tego. Naprawdę fajna zawartość jak na starter, bo tych terenów jest naprawdę dużo. I lecimy z ostatnim pudełeczkiem. To jest śmietnik. Śmietnik też naprawdę spoko. Klapa też odlana tak jak ma być, wszystko jest ok, nie ma żadnych dziadów, nadlewów ani niczego takiego, nie trzeba się z tym bawić, czyszczenie, tak jak to czasami bywa.
Jakość tych ramek jest naprawdę fajna. Tu jest właśnie ten taki koleś stojący na skale, bo potem poznaję, że to się przykleja do podstaweczki Ultron, właśnie, bo ja nie znam aspektywności. A tu jest Doktor Octopus i jego znane nam wszystkim macki. I drugi śmietnik, czyli mamy dwa śmietniki. A gdzie są odwozia z tych samochodów? Przylepiłem coś? Potem. Są potem? Są jeszcze. Nie bój się, tam jeszcze jest. Aha, jeszcze coś jest. A widzisz, przegapiłem. Ok, to lecimy z następnym woreczkiem. A, to jest chyba też kolega nazistów. A następna wypraska jest z kimś długowłosym. Nie wiem, kto to taki. To chyba jest Kapitan Marvel. To tamta musiała być Black Widow. Może. No mogłem się pomylić, bo no mi się to po prostu może zdarzyć, bo nie siedzę w końcu. Jest Kapitan Ameryka na wyprasce. Ze swoją tarczą, po której zaraz go poznać. I ostatnia wypraska to Spider-Man, który też wygląda naprawdę spoko. Wydaje mi się, że po złożeniu będzie naprawdę fajne. Mówisz, że tu jeszcze jest coś schowane, tak? A, jeszcze coś jest. Są karty. Daily Bugle. To jest chyba opis scenariusza. No to wygląda przynajmniej setup i jak się punktuje. To też chyba scenariusz. Deadly Meteors Mutate Civilians. Tu są jakieś karty chyba zdolności albo jakichś specjalnych zdolności, nie mam zielonego pojęcia, ale wydane to jest naprawdę fajnie. Te karty są grubsze troszeczkę, to te, która jest naprawdę stabilna. Ładne tło. Nie wiem, czy się światło nie odbija w kartach, bo są troszeczkę świecące, mam nadzieję, że nie. Avengers. O, na tej zasadzie. Kabal jest z drugiej strony. Do drugiej strony kart przejdę za chwilę, tak jeszcze przejrzę je po szybkości. To jest chyba wystawienie na polu walki. I druga strona. No, grafiki są naprawdę bardzo fajne. Jaki fajny Punisher. No, karty naprawdę spoko. Czy coś jeszcze w rogach jest, Mart? A jest jeszcze w rogach. Tu są samochody. Wyciągniemy jeszcze z woreczka. Bo zazwyczaj właśnie w grach, jeśli są takie rogi w pudełkach, no to one już są puste. A tutaj są jeszcze pochowane rzeczy i wypraski dwie, do których zaraz przejdziemy. Jedna, ja wyciągnę po prostu jeden taki samochodzik. I trzeba przyznać, że bardzo przyjemne. Bardzo, bardzo fajne. Ażbym sobie coś takiego zagrał. Ja nie przypadam za komiksami, ale ażbym zagrał grę testową przynajmniej, żeby zobaczyć, bo wydanie jest naprawdę syte. Moim zdaniem zobaczymy, co jest jeszcze w drugiej wyprasce chowającej się z drugiej strony, ale to są chyba wykończenia do budynków? Nie, to są chyba miarki. Dobrze myślę, Mart? Miarki. Tak, to są miareczki. Ale miarki są też eleganckie, trzeba przyznać, skłuszone. To są chyba znaczniki jakichś ataków, czyli nie wiem, czy to ktoś tam... To są zasięgi, tak. Ataków, a drugie są do movementu. Takie łamane. No i jest ich dosyć sporo. Wysypiemy je wszystkie. O, ciach. Tak, te są chyba do ruchu. Ciach. Aha, one są... Ach, to tak działa! Czyli to się suwa. I takich miareczek są dwie, tak? Trzy. Być, no ja mam jedną, ty masz jedną i kawałek. O, tu jest trzecia. To fakt. I są w trzech rozmiarach w tym wypadku. Bo to jest chyba small, też... large, medium. Okej, okay, czyli to nam daje trzy takie ruchome miareczki. I tak podsumowując na bardzo szybko,
to rzeczywiście okazuje, to zdjęcie na tyle pudełka nie pokazuje tylko i wyłącznie modeli, które są w środku, tylko zawartość praktycznie wszystkiego, czyli wszystko, co tutaj jest pokazane, jest rzeczywiście w pudełku. I kiosk, i śmietniki, dwa samochody, lampy, sygnalizatory, wszystko tu jest i trzeba przyznać, że jakość jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna. Podoba mi się to, szczerze powiedziawszy. Nie przepadam faktem za komiksowym klimatem, ale zawartość za 3,5 moim zdaniem jest syta. Wypróbować chętnie bym to wypróbował i jak będziemy mieć okazję z Martem, mam nadzieję, że kiedyś znajdziemy obydwoje czas, że Mart pokaże mi, jak się w to gra, ogarnie zasady w domu po prostu i zagramy sobie, żeby zobaczyć przynajmniej, jak się w takie cudo gra. Tak czy siak, piękne dzięki za oglądanie, piękne dzięki Martowi za udostępnienie startera, piękne dzięki Solowi za niezepsucie mi unboxingu, bo on bardzo lubi takie rzeczy robić. Dzięki za oglądanie i do następnego.